too long, oh, far too long. I thought with my friends, I thought they maybe cared, just sitting there, spin out hate, crush my words to try, my words to fly. Oh, na, 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 it's not me anymore. Thank you.
Walk in the room, take off your coat. You look so nice, I've been so cold. You wanna be my special one. I cannot breathe, please just go home. Michelle, you are a monster from hell. Michelle, you are a monster from hell. Just how to be cruel when you shake your hips that way, paint your lips that way. Michelle, you are a monster from hell. Michelle, yeah. Take up your coat. You know just how to be cruel when you shake your hips that way. I don't care what you say. Michelle, Michelle, you are a monster from hell. Michelle, Michelle. Dziękuję. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił,
przy mnie głośno. Tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od ciebie jak dwie krople czystej wody. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od ciebie jak dwie krople czystej wody. Czemu ty się z łagodziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Julio, opowiedz coś więcej o swoich pracach. Dobrze, więc na początku bardzo bym chciała podziękować w ogóle organizatorom za zaproszenie na to wydarzenie. Była to dla mnie dosyć duża niespodzianka, muszę powiedzieć, ponieważ ja nie zajmuję się absolutnie profesjonalnie sztuką. Ale jest to gdzieś taka moja pasja przez cały czas i cały czas mi towarzyszy i jest mi dosyć blisko od długiego czasu. Tak więc dzisiaj z ogromną przyjemnością chciałabym się pochwalić kilkoma moimi obrazkami. I tutaj dzisiaj przyniosłam głównie obrazy namalowane farbami akrylowymi oraz węglem. No i teraz każda z tych prac przedstawia troszeczkę inny styl, trochę inną technikę. No i tak tutaj na przykład mamy martwą naturę, od której tak naprawdę zaczynałam swoją przygodę z malarstwem. I w tym czasie starałam się jak najbardziej wiernie odzwierciedlać rzeczywistość i skupiałam się bardzo na takich drobnych szczegółach. Natomiast później trochę zmieniłam podejście do malarstwa i zaczęłam się bawić trochę bardziej w takie abstrakcyjne wzory. No i tak kwiaty tutaj są dosyć dobrym przykładem na to. Później natomiast zaczęłam eksperymentować trochę bardziej i bardzo polubiłam technikę rysowania węglem. Trochę też zaczęłam się skupiać na nastroju, na emocjach, które są, które pojawiają się w odbiorcy danego dzieła. No i właśnie tutaj węgiel jest takim bardzo wdzięcznym narzędziem, jeśli o to chodzi. Także tyle, jeśli chodzi o pracę numer 3. No i takim jednym z moich ciekawszych odkryć w czasie takiego mojego rozwoju artystycznego było przedstawianie ruchu na nieruchomym obrazie. No i tu z kolei chciałabym się pochwalić takim oto dziełem, który przedstawia tancerkę w ruchu. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o te moje przykładowe prace. A czego nauczyłaś się dzięki malowaniu? Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, której się nauczyłam w czasie eksperymentowania z różnymi technikami, jest to, że nie trzeba mieć tak naprawdę nieskazitelnego warsztatu, nie trzeba mieć wykształcenia artystycznego, żeby móc się rozwijać, móc realizować swoją pasję. No i też można naprawdę bardzo fajnie się bawić ze sztuką, zarówno z farbami, jak i z węglem, z ołówkiem. I można naprawdę spędzać fantastycznie czas sam na sam z węglem, z farbami, czy właśnie z ołówkiem, no i z płótnem. Także zachęcam każdego z Państwa, żeby właśnie spróbować swoich sił w tej dziedzinie wspaniałej, jaką jest sztuka. Kończymy dziękując i prosząc publiczność o brawa. When I'm with you, you know feels different. When I'm with you, you know my sex. And I know you don't feel no different. Ooh, I'm the magic to how we're living. There's a natural to how is it. And I know you don't feel no different. Walk away, there is something.
don't get guess. I can see you coming back for more. Coming back for more. You were out of the I can see you coming back for more. Coming back for more. You were out of the door. I don't wanna see nobody if it isn't you. Wczorajszy trud, do złych wspomnień nie wracam, nie wracam, nie wracam. Nie chcę żywić urazy, niech ją wykończy głód. Dzisiaj mówię wybaczam, wybaczam, wybaczam. Niech się święci znów, nie pamięci cud, niech się zdarzy tu. Utopii trwa.
mi pewnie już wiesz, przeszłam przez piekło, w oczach brak łez, ale coś pękło, ochroni mnie, spacer pod niej już wiesz. Czy na pewno tego chcesz, zatapiać ze mną każdy dzień, kiedy znów na jawie śnię, pragnę cię obok. Znowu puka ktoś do drzwi, zamyka mnie strach, w mej utopii ciszy stan, bo tego mi brak. Of small